Ja się nazywam Mateusz Rybicki, jestem również nauczycielem w tej szkole oraz gitarzystą w zespole Chasis. Będę miał przyjemność dla Państwa tę imprezę poprowadzić. Mam nadzieję, że Was nie zagadam. Jesteśmy tutaj przecież głównie dla muzyki. Natomiast tak tytułem wstępu, chciałbym zaprosić na scenę człowieka, który jest głównym guru, motorem napędowym, pomysłodawcą, założycielem i właścicielem Akademii Rocka. Proszę Państwa, przywitajmy oklaskami Tomka Paszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek chciałem wspomnieć o tym, że nauka gry na instrumentach czy śpiewie, no to wcale nie jest łatwa sprawa, wymaga dużej dyscypliny, bywa też monotonna. Tym bardziej większy szacunek należy się dla tych, którzy podjęli się tej nauki. No, ponieważ, no tak jak mówię, jest to czasami bardzo wymagające i trudne. Akademia Rocka, żeby walczyć z tą pojawiającą się monotonnością, w tym roku zorganizowała kilka udanych imprez muzycznych związanych właśnie z graniem na instrumentach. I możemy pochwalić się między innymi zorganizowaniem warsztatów muzycznych z home recordingu, które były organizowane wspólnie ze sklepem Drumstore. Zresztą warsztaty prowadził nasz nauczyciel Arkadiusz Bogaj, który jest także absolwentem Szkoły Realizacji Dźwięku. Na tych warsztatach nasi uczniowie mogli poznać podstawy nagrywania home recordingu, czyli nagrywania w domu, i myślę, że bardzo im się to przydało. Oprócz tego zorganizowaliśmy też konkurs polegający na wyłonieniu największych talentów, którzy następnie stworzyli zespół, który za kilka dni już wchodzi do studia, do profesjonalnego studia, gdzie będzie pracować nad swoim singlem. Dodatkowo jako partner braliśmy udział w warsztatach perkusyjnych ze światowej klasy perkusistką Aniką Niles, który głównym organizatorem też był sklep Drumstore. No i mamy też na koncie wycieczkę do Radia Gdańsk, która miała na celu pokazanie naszym uczniom, jak wygląda praca radiowca. No, mógłbym jeszcze wymieniać kilka przykładów, natomiast chciałem podkreślić bardziej, że najważniejsze dla nas, jako szkoły, jest czerpanie radości ze wspólnego muzykowania, czego dowodem, czy najlepszym przykładem będzie dzisiejszy koncert. Dziękuję i zapraszam serdecznie.
over me. Słuchajcie, pierwszy skład, pierwszy wykonawca zawsze ma najtrudniejsze zadanie. Na szczęście jest nas dzisiaj tutaj tak dużo, jest super pogoda. W zeszłym roku... That's all I want for.
brawo, brawo, super dziewczyny zaśpiewały, ładnie zagrane. Myślę, że możecie się Państwo muzykanci tutaj zbliżyć do krawędzi sceny, podziękować Państwu publiczności za wspaniały aplauz ukłonem. Chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie. Panie kolego z basem, chodź Pan tu. Chodź Pan tu, chodź. Kłaniamy się, słuchajcie, to będziemy się uczyć w trakcie tego koncertu różnych rzeczy. Ustawiamy się w linii i na 3-4 wszyscy się kłaniają. 3-4. Brawo. O to chodzi, słuchajcie, w rock'n'rollu, o to chodzi w przeżywaniu muzyki. Brawa, szczególnie chyba dla Natalii, bo ona taka najniższa. Zobaczcie, jak ładnie sobie dała radę z tymi pałeczkami, nie? To jedziemy. Brawo. Zapraszam Państwa tutaj na skraj sceny, ukłonimy się ładnie Państwu publiczności, której jest coraz więcej. Ja przypominam, że jesteśmy na koncercie uczniów New Drum School Academy Rocka, że świętujemy koniec roku szkolnego, oni są tuż przed wakacjami, także myślę, że tym bardziej niech dobrym momentem przed tym wolnym będzie dla nich gromka owacja z Państwa strony, a Państwu się ukłońcie. Yeah.
ja przeczytam nazwiska uczniów, którzy w tej chwili odbiorą dyplomy. Zapraszam was na scenę. Jest to z klasy Patrycji Jackowskiej, Anna Andruszkiewicz, Magda Baliczak-D'Emilio, Maja Dawidowska, Emilia Dudkowska, Zuzanna Jabłońska, Małgorzata Kozioł, Patrycja Krogulec, Maciej Kulesza, Olga Lewińska, Zuzanna Lorow, Natalia Nowak, Julia Oskarpska, Agata Rusjan, Wiktoria Wojtkiewicz. Państwa zapraszam na scenę. W zastępstwie za Patrycję, która dzisiaj śpiewa po prostu gdzieś hen w Polsce, wystąpi Tomek, który jest, tak jak już wcześniej tutaj podkreślałem, właścicielem, szefem i kreatywnym menadżerem całego tego zamieszania, czyli Tomek Paszko. Też wielkie brawa, proszę. O, widzę, że mamy jakąś konkurencję. Tomek wręcza dyplomy, pamiątkowe zdjęcia, filmy są robione. Ja w tym czasie troszeczkę do Państwa będę mówił, żeby nie było cicho z głośników. Koncerty rockowe nie lubią, kiedy jest cicho, lubią, kiedy jest głośno. Dlatego Państwa będę prosił cały czas o gromki aplauz pomiędzy piosenkami. I teraz w tej chwili chwały dla tych ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali przez cały rok. A my tam gdzieś w kulisie młodzieży też dopowiadamy, żeby dali czadu, żeby nie bali się zagrać głośniej, nie bali się zagrać ciszej. Proszę Państwa, muzyka, czy każda forma sztuki tak naprawdę jest formą opowiadania jakiejś tam historii. I czasami jest tak, że ta historia to są słowa, czasami te słowa się rymują, czyli to poezja, czasami się nie rymują, czyli to proza. Czasami jest tak, że historię można opowiedzieć obrazem, rzeźbą bądź muzyką, która nie zawiera tekstu. Od razu taki komunikat ze sceny dla naszych uczniów. Proszę Państwa, ja wiem, że to jest emocja, że zaraz będziemy grać, albo przed chwilą graliśmy, że były brawa, że ludzie pięknie nam się tu zebrali, że jest super pogoda, ale nie rozpierzchajmy się po lub przed wykonanym utworem muzycznym, bo te dyplomy będziemy tak dawkować, mniej więcej co 3 piosenki będziemy robić taką chwilową przerwę, odpoczynek od muzyki. Tomek bądź nauczyciel danej grupy, jeżeli tylko jest obecny, będzie te dyplomy wręczał. I myślę, że jeszcze raz zasługują na aplauz, bo to jest ich chwila chwały, chwila podsumowania tego roku szkolnego, w którym mieli naprawdę masę ciężkiej roboty i tak naprawdę, chociaż muzyka jest rozrywką, chociaż jest tym opowiadaniem historii, to żeby to mogło wyjść, żeby to miało szansę powodzenia, to wymaga to cholernie dużo, bardzo żmudnej pracy, o czym mówił Tomek na początku koncertu. Ja tylko o tym przypominam Państwu, którzy ewentualnie z nami od początku koncertu nie byli. Living free, seasons taking on a one-way road.
znowu Państwa wykonawców zapraszam tu na skraj sceny. Należy się publiczności ukłon. Natalia, nie uciekaj mi, chodź tutaj, chodź. Chodźcie, skłaniamy się. Państwo mili, chodźcie tutaj. Marek, chodź. Ja nie wiem, słuchajcie, oni mają takie emocje po prostu w tej chwili, że nie wiedzą, co ja, nie słyszą, co ja do nich mówię. Tak, tym bardziej, brawa, jeszcze raz. Wszyscy, którzy grali, zapraszam tutaj. Ładnie ustawiamy się w rzędzie i na 3-4 będziemy się kłaniać. 3-4. A państwo pięknie, pięknie nam dopingują i to jest super, naprawdę. Dziękujemy wam za to. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. We don't need no thought control. Słuchajcie, brawo, po raz kolejny się udało. Ja tym razem stanę tutaj z tyłu przed tymi drzwiami, żebyście państwo nie pouciekali, dlatego że wszystkich was zapraszam na skraj sceny, bo będziemy się kłaniać, dlatego że było dobrze zagrane, było ładnie klaskane, a teraz trzeba się ukłonić. Także zapraszam w rzędzie, zróbmy z tego jakąś taką nową, świecką tradycję. To jest też, słuchajcie, ten koncert to jest też element dydaktyczny dla nas. My ich też musimy trochę nauczyć, jak to jest. Jedyna niepowtarzalna okazja. Zespół. Państwo się kłaniają. Tak, bardzo ładnie.
Musimy to uwierzyć tak, że jeszcze raz może, jeszcze raz i państwo klaszczą i o to właśnie chodzi w koncertach, nie tylko rockowych. Słuchajcie, granie ballad jest zawsze troszeczkę trudniejsze, także myślę, że tym bardziej należą się gromkie oklaski. Państwa zapraszam tutaj, żeby się pokłonić. Na 3, 4, 3, 4.
Trochę meksykańska fala nam wyszła, no ale no, nic dziwnego, w końcu mamy w tej chwili Mistrzostwa Europy, a idzie nam całkiem nieźle w nich, także... I zapraszam też na scenę Kacpra Bernard, Wojciecha Chmielewskiego, Zachariasza Czerwińskiego, Franciszka Daneckiego, Klaudię Dzierugo, Damiana Dzięgo, Macieja Garcon, Monikę Góralską, Szymona Hajdreka, Agatę Jeglińską, przepraszam, bo mi to wiatr, Piotr Kulwanowski jest też proszony, Dominik Krupa, Paweł Ślęk i Adam Stankiewicz. To jest klasa Łukasza. Łukasz wręczy swoje dyplomy, a my, żeby nie tracić czasu, też będziemy od razu równolegle, że tak powiem, wręczać dyplomy klasie Arkadiusza Bogaja, który u nas uczy grać na gitarze, a dziś go niestety nie ma. Także zapraszam na scenę pana Bartosza Baran-Wójcika, zapraszam Konrada Bójko, Adriannę Chodowiec, Adriannę Kozek, Katarzynę Kurkowską, Dominika Iwaszko, Nicole Librich, Julia Lisiecka jest proszona, pan Krzysztof Pawłowski, pani Aleksandra Podjaska, pan Tomasz Popik, Borys Midoda, Natalia Stawrakakis, przepraszam, to trudne nazwisko, Łukasz Wydra i Maciej Wysocki są również proszeni na scenę. Tutaj Tomek wręczy dyplomy. Myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj na tej scenie się znajdują raz, drugi, trzeci, piąty czy dziesiąty, zasługują sobie na gromkie brawa, a państwo bardzo ładnie to robicie, także jeszcze raz poprosimy o wielki aplauz dla naszych absolwentów tegorocznych. Słuchajcie, to zawsze chwileczkę trwa. Czy jest gdzieś Julia Lisiecka? Zapraszamy na scenę panią Julię. Myślę, że już za chwilę będziemy mogli uznać dyplomy dla tej grupy uczniów za rozdane. Jeszcze gratulacje z rąk prezesa. Jakże ważne przecież. O, jest Maciej. Także jeszcze raz, proszę państwa, brawa dla tych państwa tutaj. Młodszych, starszych, mniejszych, większych. Dużo pracy w to włożyli, żeby ten dyplom dzisiaj otrzymać, a jeszcze więcej, żeby przed państwem wystąpić. A my pomału będziemy już chyba przechodzili do kolejnego punktu naszej dzisiaj tutaj muzycznej przygody. Także państwu dziękuję, zapraszam kolejny skład. Through your heart, through an open door.
could see into me. Zobaczcie Państwo, można nawet popowy numer zrobić w taki lekko rockowy sposób i chłopaki zagrali na gitarach elektrycznych, dziewczyna zaśpiewała i było fajnie. Zapraszam tutaj Państwa, żebyście się mogli pokłonić. Niektórzy z Was będą tutaj rekordową ilość razy się kłaniać dzisiaj, przyzwyczajcie się do tego, bo to jest bardzo fajny moment. Basistę jeszcze zapraszam, bo już zespół nie jest pełen. Szybko, szybko. Basista jest profesjonalistą i jako jeden z niewielu przeplótł sobie najpierw kabel przez pasek. Tak się powinno robić, ale to niestety spowalnia później. Proszę Państwa, brawa dla wykonawców, a Państwo się kłaniacie. Elegancko. I już pomału zapraszam następny zestaw, że tak powiem.
Klaski, proszę Państwa, bo to jest naprawdę bardzo trudna piosenka. Słuchajcie, głośne piosenki się gra trudno, a cichsze piosenki się gra jeszcze trudniej. To jest taka zasada w muzyce. Państwa zapraszam po raz kolejny do pokłonów. Państwa zapraszam do oklasków. Na 3-4 się kłaniajcie, słuchajcie, żeby to dobrze wyglądało. Ekstra, dobrze to wyszło tym razem. Witaj, nieznajomy, pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, najcichsza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj, nieznajomy. Nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w dżerń. Ty wciąż nie mówisz do mnie nic. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają na lecę w dół przez błędy wszystkich lat. Widzę wyraźnie pełne rozczarowań twarze, a w oczach ból i gniew uśpiony strasznie. Kłamałem więcej niż kiedykolwiek chciałbym przyznać, a w moich żyłach płynęła krew zimniejsza niż sal. Dlatego dzisiaj jestem całkiem sam. Był nieznajomy, czy widzisz to? Jak to możliwe, że ktokolwiek ufał mi? Pozornie szczery, lecz nigdy tak jak dziś. To samo miejsce, ten sam zmęczony strach. Wśród tłumu ludzi się od mnie. Dziękuję. Gromkie oklaski się należą, słuchajcie. Im więcej muzyków na scenie, tym trudniej to wszystko zgrać. Tym razem się udało, zobaczcie. Świetny wokal, dziewczyna na bębnach, cztery gitary elektryczne, bas, który nadąża za tym, co się dzieje w sekcji rytmicznej i jeszcze człowiek, który gra na gitarze, okazało się, że też trochę poczucie rytmu ma. Państwa zapraszam tutaj na kraj sceny, aby się ukłonić tradycyjnie. Tworzymy taką nową świecką tradycję, a Państwa prosimy o gromkie oklaski jeszcze raz. Na 3-4, słuchajcie. Perkusistka powinna zarządzić, zdaje się.
Brawo! Chwila chwały. Państwa niezmiennie prosimy o jakiś tam przebłysk aplauzu co chwilę. Niech wiedzą, że są na scenie, niech się uczą tego, bo nie było zawodu jednak w jakiś sposób. Być może część z nich to potraktuje jako przygodę, z której mamy nadzieję będą mieli jak najwięcej radości, bo o to chodzi w muzykowaniu, żeby dawać radość i otrzymywać radość też od innych ludzi. Część z nich być może kiedyś zostanie zawodowo muzykantami. Nie jest to łatwy kawałek chleba, nie jest to łatwy wybór, ale jest to taka droga życia, która na pewno zapewnia, trochę się może tutaj zakręciłem, ale daje bardzo wiele fajnych, pozytywnych momentów w życiu i bardzo wiele wymaga od człowieka. Także dyplomy się wręczają, ja sobie tutaj mówię. Pan Maciej Paszko, nasz niezastąpiony pomocnik, robi zdjęcia, dokumentuje tą całą sytuację. Słuchajcie, jest to dla nas też bardzo ważne, żeby jakiś ślad po tym pozostał. Można oczywiście śledzić New Drum School Akademia Rocka na Facebooku, można zajrzeć na naszą stronę internetową akademiarocka.com. Można mówić o nas znajomym, można samemu przyjść. Słuchajcie, tutaj akurat większość ludzi to ludzie dość młodzi, ale naprawdę mieliśmy uczniów. Ja osobiście miałem kiedyś jako ucznia pana dobrze po 50, powiedziałbym raczej przed 60, który po prostu marzył o tym, żeby na swojej córce, na ślubie swojej córki zagrać piosenkę. A ponieważ był tutaj w Trójmieście w delegacji, więc miał dużo czasu, żeby się uczyć i pomimo tego, że nigdy wcześniej nie grał na gitarze, to się nauczył i zagrał tą piosenkę na tym ślubie i myślę, że sprawił tym jej i sobie wielką przyjemność. Dobra, państwo się kłaniacie, państwo klaszczecie, kolejna porcja naszych tutaj wspaniałości stoi na scenie, muszą pomachać jeszcze do zdjęcia. Państwo im, mam nadzieję, też powtórujecie trochę, możemy też pomachać, może ktoś zrobi zdjęcie. I będziemy dalej grać, proszę państwa, bo będzie za chwilę 10. piosenka dzisiejszego popołudnia. Because my love for you
brzytwo into my arms and tremble like a flower. Naprawdę trudno jest się zmierzyć z taką piosenką. Słuchajcie, to jest klasyk światowy, klasyk muzyki rozrywkowej z zeszłego wieku w dodatku. Oni nie pamiętają częściowo tego zeszłego wieku pewnie, albo nawet może ich wtedy nie było na świecie, więc to jest tak, jakby się mierzyli z historią. Chciałbym was zaprosić, żebyście się ukłonili tutaj. Zasłużyliście sobie na to, żeby się kłonić ludziom, a ludzie zasłużyli sobie na to, żeby wam zaklaskać do tego. Ooh, those little blotches.
wokalu, słuchajcie. Polska piosenka, dwie dziewczyny na wokalu. Big beatowy rytm, czego już chcieć więcej, prawda? No, pogoda jeszcze, czyli i Sopot oczywiście. Słuchajcie, zapraszam was tutaj, żebyście się mogli ukłonić. Państwa zapraszam do ponownych oklasków. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że już troszkę męczące. Możemy sobie zrobić zdjęcie jak najbardziej. A, mamy... O Jezu, mamy całą ekipę takich ładnych dziewczyn. I wszystkie chcą sobie z wami zrobić zdjęcie. Dobra, to zrobimy tak. Zrobimy tak. Ja będę już pomału czytać, bo będziemy rozdawać następne dyplomy i zaprosimy tutaj wszystkich ludzi i zrobimy sobie jedno wielkie zdjęcie. Masz fajne okulary. Dzięki. Słuchajcie, to tak. Zapraszam też na scenę uczniów Darka Mrozka, czyli perkusistów. Dokładnie Franek Konarski, Arkadiusz Korda, Leszek Mazurkiewicz, Bartosz Nieścioruk, Mateusz Rutkowski, Marika Sierak, Katarzyna Sokołowska i Justyna Szyszko są proszeni na scenę. Proszę też na scenę wokalistów, których uczy na co dzień Aleksandra Raczyńska, czyli Olę Jaworską, Marzenę Rozmysłowicz, Dorotę Skórę, Patrycja Spigarska jest proszona oraz Zuza Witkowska. I również swoich uczniów zapraszam na scenę, ja akurat uczę grać na gitarze, czyli zapraszam Pawła Dmowskiego, Jakuba Galewskiego, Martynę Jewułę, Piotra Molendę, Adama Rzeszotowskiego, Łukasza Raczkowskiego, Marka Szmita i Łukasza Stachulskiego. Nie wszyscy pewnie dzisiaj tutaj za mną są, ale ci, co są, to serdecznie zapraszam, mam dla was dyplomy. Panie chwilę poczekają, rozdamy dyplomy i wtedy sobie zrobimy wspólne zdjęcie, dobra? Dobry wieczór. Prosimy o oklaskanie. A przed Państwem w ten piękny dzień, w tą piękną pogodę wystąpił najlepszy na świecie kwartet basowy o bardzo wdzięcznej nazwie Bezimienny tercet basowy w składzie kwartetu. No, gramy w pięknym numerze, który znalazł się na naszej składance Majestatyczna Roztocza na lewej brwi Breżniewa. W pięknym numerze wczorajszy oddech kierowcy autobusu. I ten piękny numer dla Państwa zagrali kobieta o temperamencie ognistym jak jej gitara, Julia Raduńska!
Kobieta, która jest miła dla ucha, jak harfa na polach elizejskich. Ewelina Hodowiec! Oraz mężczyzna, który gra za szybko nawet dla Iron Maiden, znany pod wieloma imionami, m.in. Czacha i Techniczny, ale jego imię i nazwisko to Jakub Korzeb! Oraz ja, który gadam głupoty, czyli Kasper Rajkowski. Dziękuję, dobranoc. Jeśli ktoś ma problem w usłyszeniu gitary basowej w piosence, to w tej piosence na pewno tego problemu nie miał, ponieważ tutaj zagrały same gitary basowe. Państwo się może ukłonią, czy... W sumie... A państwo może zaklaszczą jeszcze raz? To może jeszcze oklaski takie zachęcające. Hey, wait!
To był 13 utwór dzisiejszego popołudnia. Na szczęście niepechowy, wszystko się udało. Nirvana za nami. Państwa zapraszam do tego, żeby oddać tradycyjny pokłon względem tych wspaniałych ludzi, którzy tutaj przyszli was posłuchać. A państwa z kolei zapraszam do udzielenia aplauzu wykonawcom. Turning Tables, Adele, uczniowie Akademii Rocka New Drum School dla państwa. Słuchajcie, to naprawdę nie jest łatwe grać spokojne piosenki, szczególnie w małym składzie. Wszystkie jakieś tam ewentualnie dociągnięcia od razu słychać, to trochę stresuje. Tym bardziej myślę, że możemy się tutaj, zapraszam do kłaniania się po raz kolejny. Pan to już dzisiaj dla pana nie pierwszyzna, więc myślę, że ja się ukłonię z wami, żeby wam było raźniej trochę.
Dziękujemy Państwu bardzo. Z czego składa się koncert? I koncert składa się jeszcze z jednej bardzo ważnej, aczkolwiek może na pozór prozaicznej rzeczy, a mianowicie nagłośnienia. I teraz nagłośnienie pozwala mi na przykład mówić do Was głośno, ale ono by nie zadziałało, gdyby nie tych dwóch panów tam z tyłu, którzy od rana tutaj pracują po to, żebyście mogli słyszeć, co dzieciaki grają, co ja mówię. Także myślę, że gromkie brawa dla techniki dzisiejszego koncertu. Obejście tam się do tyłu, przekażcie im znak pokoju. To są goście, którzy mają potężny wkład w to, co tutaj się dzieje. Również brawa dla techniki, która na scenie pracuje, czyli tutaj pan Maciej Paszko. Robi w tej chwili zdjęcia, zapracowany człowiek, ale myślę, że na brawko sobie zasłużył, prawda? Myślę, że też uczniowie powinni tutaj szczególnie głośno bić brawo dla obsługi tego eventu, bo to dzięki temu mogą dzisiaj zagrać i zabrzmieć. A podoba się Państwu w ogóle brzmienie dzisiaj? Czy możecie to wyrazić w nieco bardziej euforyczny sposób? Czy podoba się Państwu dzisiaj brzmienie? No i mi się podoba to, że Państwu się podoba to brzmienie, bo jest moc, słuchajcie, jest moc emocji, jest moc historii. I jest też czas, który płynie nieubłaganie i ten nieubłagany czas pomału doprowadza nas do końca naszego spotkania. I myślę, że to jest moment, w którym mogę zdradzić Wam, że le grande finale tego wieczoru to będzie niezapomniany standard rockowy autorstwa zespołu Queen, czyli We Will Rock You. W zeszłym roku nagraliśmy taką płytę z uczniami, z klasą wokalną uczniów, tymi najlepszymi. I tam też ten utwór się pojawił jako wielki finał. Tym razem zaprosimy na scenę nieco więcej ludzi. A big noise, pain. The street gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. We will rock you. We will rock you. Body or yummin', humming, shot in the street, gonna take on the world someday. You got bad on your face, your big disgrace, wave your banner all over the place. We will rock you. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face, your big disgrace, somebody better put you back into your place. We will rock you. Everybody. Jeszcze raz dziękujemy Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że możemy tutaj wszyscy podejść do przodu teraz, wszyscy wokaliści. Jak mamy jeszcze jakichś muzykantów tam gdzieś z tyłu, którzy nam nie pouciekali, to po raz ostatni dzisiejszego wieczoru. Wszyscy razem, ty też chodź tutaj. O, pan Maciek też się ukłoni za nim? Normalnie byśmy tu prosili jeszcze o bis chyba, co? Macie coś na bis? Pan Maciek mówi, że oni mają coś na bis. Chcecie, żeby zagrali jeszcze? To panie Maćku, pan będzie chyba ten bis grał, bo oni tacy wystraszeni są. Chodźcie, chłopaki, chodźcie, kłaniamy się.
A jak jest, jak to może jeszcze i coś zagramy później? Dobra, to teraz już takie finalne pokłonienie. Ja odliczam, bo mam mikrofon, a ten, kto ma mikrofon, jest najważniejszy. I'll be the one who counts from four, and then we do the pleasure to him. 4, 3, 2, 1. Dobra, pan Maciek nas trochę podpuścił z tym bisem, słuchajcie. Dziękujemy jeszcze raz. Nie będziemy już wam dzisiaj hałasować. Przed państwem wystąpili uczniowie Academy Rocka New Drum School. Serdecznie zapraszamy w nasze skromne progi już od września, tak jak zaczął się rok szkolny. 15 utworów za nami, młodzież dała radę. Ja serdecznie się państwu również polecam. Dziękuję, że mogłem poprowadzić ten wspaniały fest, ten Mateusz Żywicki. Do widzenia.